Od czasu do czasu każdemu sypnie się więcej soli do zupy, sosu lub gulaszu. W pierwszej chwili mamy na myśli, że przygotowaną potrawę trzeba będzie wyrzucić do kosza. Jednak nie jest to konieczne, ponieważ istnieje kilka domowych sposobów, dzięki którym uratujesz swoje danie. W tym filmie dowiesz się, jak uratować przesoloną zupę, sos czy gulasz. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, i zaznaczenia dzwoneczka obok, aby zawsze być na bieżąco z nowymi materiałami, jakie będziemy dodawali na tym kanale. Zatem zaczynamy. Jak uratować przesoloną zupę? Gdy zupa jest za słona, możesz spróbować ją uratować na białym. Wystarczy, że do wciąż gotującej się zupy dodasz jedną łyżkę mleka albo śmietany, 12 lub 18-procentowej. Nabiał spowoduje, że nadmiar słonego zostanie zniwelowany i potrawa będzie nadawała się do jedzenia. Można użyć również jogurtu naturalnego, lecz jego nie wolno dodawać do gotującej się potrawy. Jak uratować przesolony rosół? Podany poprzednio sposób nie sprawdzi się jednak w przypadku rosołu, gdyż mleko oraz śmietana w ogóle do niego nie pasują. Jednak możemy dodać do zupy kilka surowych ziemniaków. Surowe warzywo dobrze sobie poradzi z wyciąganiem soli z zupy. Innym sposobem, jeśli nie masz w domu śmietany lub mleka na przesoloną zupę, będzie użycie do niej chleba, a dokładnie to wykorzystamy jego skórki. Jest to najbardziej znany ze sposobów o potwierdzonej skuteczności. Aby uzyskać oczekiwany efekt, do potrawy, która okazała się przesolona, należy dodać skórki z suchego chleba. Wrzucać je trzeba bezpośrednio do gotującego się jedzenia, pozostawiając na kilka minut. Skórka wchłonie nadmiar soli, sprawiając, że danie będzie zjadliwe i nie zmarnuje się. Jednocześnie pamiętaj, że jeśli zostawisz skórkę do końca gotowania, przed podaniem zupy, sosu albo gulaszu powinieneś ją wyciągnąć, gdyż nie będzie ona smacznym dodatkiem. Jak uratować przesoloną potrawę? Choć może się to wydawać zaskakujące, to do przesolonej potrawy możemy dodać jabłka. Aby wykorzystać możliwość owoców, wystarczy postępować w następujący sposób. Wybrane jabłko obierz ze skórki, następnie pokrój na kawałki, pozbywając się przy tym gniazda nasiennego. Pestki jabłka są gorzkie i ich przypadkowe dodanie do jedzenia może spowodować, że potrawa nabierze nieprzyjemnego smaku. Tak przygotowane jabłko wrzuć do zupy, gulaszu lub przesolonego sosu i gotuj przez 10 minut. Po tym czasie można wyjąć kawałki jabłka i sprawdzić, jak smakuje danie. Warto wiedzieć, iż nie ma obaw i danie nie będzie miało jabłkowego posmaku. Jak uratować przesolony sos lub gulasz? Ryż nie tylko dobrze sprawdza się w wyciąganiu wilgoci z zalanych telefonów, lecz także pomoże w uratowaniu przesolonego sosu lub gulaszu. Ty, którą chcesz uratować, wrzuć woreczek z ryżem. Sam ryż luzem nie będzie najlepszym pomysłem. Ryż będzie podczas gotowania chłonął wodę wraz z nadmiarem wilgoci. Od momentu wrzucenia woreczka do wyciągnięcia powinno minąć 10 minut. Po tym czasie można go wyciągnąć, sprawdzając jednocześnie, czy danie ma oczekiwany smak. To wszystko już w tym filmie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Trzymaj się, cześć!